Bidonem nie rzuciłem, ale rzeczywiście byłem bardzo wkurzony w przerwie meczu, bo jedną sytuację tak naprawdę stworzyła drużyna gości i strzeliła nam bramkę. Drużyna Le Pays, z całym szacunkiem do tej drużyny, ale strzeliła nam w dwóch spotkaniach 3 bramki, mając tylko 3 sytuacje. To też o czymś świadczy, że ja nie powiedziałbym, bo to różnie mecze się układają wtedy, kiedy zespół gra w przewadze, ale dzisiaj ta przewaga nasza była czasami nawet miażdżąca i dlatego się nie obawiałem, że po czerwonej kartce jeszcze się rozluźnimy, bo właśnie pracujemy i mówimy bardzo dużo na temat tej mentalności, gdzie drużyna wtedy, kiedy prowadzi przede wszystkim lub ma przewagę liczebną, gra zbyt spokojnie, rozluźnia się za bardzo, a w piłce jest tak, że jeśli się ma rywala na widelcu, to trzeba go położyć na łopatki i zdecydowanie wygrać, bo różne mecze w różny sposób się komplikują i trzeba robić wszystko, aby do takich sytuacji nie dopuścić. I ma pan dużo racji w tym, że dzisiaj wygraliśmy wysoko 5-1, ale tych sytuacji naprawdę było bardzo dużo i wydaje mi się, że zbyt dużo sytuacji na dzień dzisiejszy przynajmniej potrzebujemy, aby strzelić bramkę.